Cześć, witajcie. Ja jestem Dariusz, a to jest nowy odcinek na kanale o fantastyce. I porozmawiamy teraz na temat, który może nie jest tak bezpośrednio fantastyczny, ale mający z fantastyką wiele wspólnego. Zwłaszcza teraz, gdy dużo rozprawia się o poziomach filmów i seriali fantastycznych, które wychodzą w obecnych czasach, czy są dobre, czy nie są dobre i co to w ogóle znaczy dobre. Czy to jest ocena subiektywna, jako nasza opinia, że coś nam się podoba, czy może jest to fakt, coś obiektywnego, coś twardego. I właśnie o tym chciałbym porozmawiać, o różnicy między opiniami a faktami, o różnicy między tym, co subiektywne, a obiektywne. Ja, kiedy nagrywam swoje recenzje, zauważcie, że nazywam je nie recenzja. Dlaczego nie recenzja? Ponieważ to nie są recenzje, to są moje opinie, które mogą brzmieć jak recenzje. Ja się nie nazywam recenzentem, recenzent brzmi dość tak szumnie. Ja jestem po prostu gościem, który mówi na temat fantastyki. To, co się mu w danej produkcji podoba, a co nie. I powiedzmy, że mam pewne zaplecze informacyjne, wiedzy i doświadczenia, taki fantastyczny kręgosłup, czym fantastyka jest i jak działa. I na tym opieram swoje zdanie, ale nie mam tutaj jakichkolwiek zapędów, by nazywać swoje opinie faktami, chociaż w niektórych, myślę, elementach mógłbym to zrobić, ale przezornie tego nie robię. Mówię przezornie, ponieważ tak jest bezpieczniej. Z jednej strony jest to słabe, bo wyrażanie swojej opinii i od razu obrona na zasadzie to jest moje zdanie, nie musisz się zgadzać, to jest mój punkt widzenia, coś subiektywnego. To jest też takie zabezpieczanie sobie tyłów, żeby nikt nie szukał problemu i nie wchodził w niewygodną polemikę. Ale ja bym tutaj chciał rozróżnić dwie rzeczy. Jedna, czyli prawdziwe zrozumienie, kiedy wygłaszamy sądy subiektywne i w większości przypadków ja to robię, oraz właśnie szukanie wytrycha, żeby wygłosić swoją opinię, która jednocześnie ma być w zamierzeniu równorzędna wobec przeciwnej, ale jednocześnie nie doprowadzić do konfliktu, w którym moglibyśmy potencjalnie przegrać taką dyskusję. Bo jeżeli ktoś będzie się upierał na przykład, że a Netflixowy Wiedźmin to jest dobry serial, no to słuchajcie, on takiej dyskusji nie wygra i jedyna szansa, żeby wyjść z tego jakokolwiek z twarzą, to jest, no dobra, ty masz swoją opinię, ja mam swoją opinię, nasze opinie są równorzędne. Przecież nikt nie będzie dyskutował, czy zupa pomidorowa jest dobra, czy nie. Komuś smakuje, komuś innemu nie. Ale mówię, to jest wytrych, to jest takie bezpieczne wycofanie się. Natomiast nie zapominajmy, że obok tych rzeczy, które są faktycznie opiniami i są czymś subiektywnym, możemy również mówić o faktach. Możemy również mówić o rzeczach obiektywnych, o twardych. I nie zapominajmy o tym, ponieważ mam coraz większe takie wrażenie, że obcując z popkulturą, zwłaszcza tą fantastyczną, bardzo często ucieka się właśnie w tą skrajną subiektywność, że nie ma nic pewnego, no jednym się podoba, innym nie. Po prostu nie. Nie jest tak, że wszystko jest absolutnie subiektywne i jest tylko kwestią preferencji. Są również fakty i właśnie im chciałbym się przyjrzeć, chociaż dyskusja na poziomie faktów jest oczywiście znacznie trudniejsza. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zauważyć jeszcze jedną rzecz, że ja nie mam problemów z tym, by o rzeczach, które ja lubię, powiedzieć, że one są obiektywnie słabe. Jestem na przykład wielkim, ale to wielkim fanem starych filmów o Godzilli, tych japońskich. I wiecie, one jako filmy nie są dobre i to chyba pozostaje jasne. Mają kiepskie efekty specjalne, nawet biorąc pod uwagę tamte lata. Fabuła jest płytka, pretekstowa, nie oferująca najczęściej żadnego drugiego dna. I mamy dwóch gości w gumowych skafandrach, którzy udają potwory i się biją. Oczywiście wiem, że są różne serie, niektóre filmy bywały poważniejsze, jak na przykład Godzilla kontra Biollante. Chyba mój ulubiony film to jest jakby z drugiej serii, która właśnie utrzymywana była w poważniejszym nastroju. Ale również lubię te Godzille z pierwszej serii, które w pewnym punkcie zaczęły być bardzo kierowane
do dzieci. Były łagodne, całkowicie family friendly, obrońcy ludzkości i takie tam. Ja lubię te filmy, ale w żadnym wypadku nie będę nikomu mówił, że to są obiektywnie dobre filmy. Można powiedzieć, że podoba mi się coś, bo mi się podoba, bo tak czuję, nie powiem, że nie, ale jednocześnie rozumiem na poziomie faktów, że to nie jest dobre. I w ogóle co znaczy, gdy mówimy, że coś jest dobre? Myślę, że w związku z tym rodzi się wiele nieporozumień, kiedy ktoś pisze, nie wiem, Pierścienie Władzy, dobry serial. No i od razu skaczą na niego ludzie, że gdzie tam dobry, fatalny. Oczywiście też uważam, że fatalny i uważam, że na poziomie faktów on jest fatalny. Ale kiedy ktoś również napisałby, to jest fatalny serial. No dobra, ale to również na tym poziomie pozostaje jeszcze opinią. I kiedy możemy mówić o faktach? Jak to w ogóle zrobić? Najlepiej, kiedy rozbijamy dane dzieło na elementy i te elementy możemy poddać pod ocenę kogoś, kto jest kompetentny do oceny tych elementów. Żeby daleko nie szukać, chciałbym się odwołać do pierwszego sezonu Netflixowego Wiedźmina, który doczekał się analizy różnych ludzi z różnych specjalizacji. Ja na przykład pamiętam gość prowadzący kanał na gałęzi, kanał skupiający się na filmach, ale od strony technicznej, realizacyjnej. Prowadzący wypowiadał się na temat, jak wygląda tam praca kamery, coś tam chyba o scenografii wspominał, że to wszystko jest poprawne, najwyżej poprawne, taki średniak, nic nadzwyczajnego, taki poziom, nazwijmy to, szkolny, jeśli chodzi o tworzenie tego wszystkiego. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli on ma doświadczenie w temacie i tak opiniuje akurat ten element całego serialu, to jego opinia nie jest równorzędna z opinią jakiegoś anonimowego gościa z internetu, który tylko mówi, mnie się podobało, uważam, że było zajebiste, bo to jest właśnie sąd subiektywny, uważam, że to jest zajebiste, albo ktoś mówi, nie, to jest dobre, ale to dobre nie odnosi się do faktów, tylko również w tłumaczeniu, uruchamiając translator, to jest dobre, czyli mnie się podoba. Natomiast tutaj mamy opinię, niby dalej opinię, ale opinię kogoś, kto zna się na tym, ma punkty odniesienia, ma wiedzę, jak pewne rzeczy się robi. Zatem kiedy mówimy tutaj o wiedzy, to ta opinia przestaje być równorzędna z opinią kogoś, kto opiera się tylko na subiektywnym sądzie swoich preferencji, emocji. Tutaj możemy mówić właśnie o faktach. I również takimi faktami są chociażby walki. Mówiąc dalej w kontekście Wiedźmina, wielu ludzi mówi, że no serial słaby, ale walki były fajne. Słuchajcie, pierwszy film na moim kanale to jest właśnie analiza walki z pierwszego odcinka Netflixowego Wiedźmina, czyli scena w Blaviken. I ja, jako ktoś, kto trenował walkę mieczem, śmiało mogę powiedzieć, że walki są fatalne. I w zasadzie, gdyby nie koło czasu, to powiedziałbym, że Netflixowy Wiedźmin ma absolutnie najgorsze walki, jakie kiedykolwiek widziałem we współczesnych serialach, nie mówiąc o jakichś tam z dawnych lat, ale ze współczesnych to jest fatalne na każdym poziomie. I nie chodzi o to, że ja oczekuję od takiego filmu realizmu historycznego, tylko ja oczekuję wewnętrznej spójności, a walki w Wiedźminie składają się z błędów. Miecz przecina ścianę, miecz jest trzymany w sposób, w jaki w ogóle nie ma prawa działać. Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zgadza, czy nie zgadza. To jest twarde. Miecz tak nie działa i nie można go tak używać, bo jest nieskuteczny. Albo gość szarżuje, mając tarczę, ale rozkłada ręce na boki, odsłaniając się całkowicie i biegnie naprzód. Nie wiem, walczyliście z kimś kiedykolwiek chociażby na patyki? Czy tak się właśnie zachowujecie? Zwłaszcza kiedy mierzycie się z kimś, kto jest zmutowany i wyrżnął wcześniej kupę innych ludzi, zero ostrożności, raz po prostu lecenie i ła, nie, to są głupie, to są błędy logiczne. I ja, mając kompetencje i doświadczenie w walce, jak również rozumiejąc, czym jest fantastyka i jej wiarygodność, realizm w obrębie konwencji, biorąc pod uwagę to, że Geralt jest zmutowany, że jest Wiedźminem, że to jest gatunek fantastyki, biorąc to wszystko pod uwagę, walki i tak są, uwaga, beznadziejne. Mogą się podobać, nie mam problemu z tym, jeżeli ktoś powie, że
a mi się podoba, ale jest różnica między a mnie się podoba, a tym, a to jest dobre, a to jest dobre, bo to jest fakt. Nie, to nie jest fakt, to jest opinia. Nie mam problemu z tym, jeżeli komuś się podoba, ale nie nazywajmy tego czymś obiektywnym, bo ja, oceniając to obiektywnie i nie boję się tego powiedzieć, masz inne zdanie, spróbuj to obalić, nie uda ci się, bo mając kompetencje, dojdziesz do tych samych wniosków co ja. Tutaj nie ma miejsca na dyskusję, bo to jest temat twardy. Podkreślam, tu nie ma miejsca na dyskusję, to jest jednoznaczne. Walki są słabe i nie da się temu zaprzeczyć. Chociaż można próbować. I ja tutaj przywołałem przykład walk, bo akurat ja na tym się znam. Gość na gałęzi mówił o pewnym tam montażu. Ale możemy rozbić to na czynniki inne. Możemy to rozbić chociażby na ogólną reżyserię, na prowadzenie dialogów, to jak są napisane, na efekty specjalne. I znajdziemy różnych ludzi z różnych specjalizacji wypowiadających się na dany temat, analizujących dany film, serial właśnie pod tym jakimś względem. I temu warto zaufać. I biorąc te elementy pod uwagę, możemy wtedy stwierdzić, jak to się ma do całości. Przy czym ja ogólnie jestem przeciwny zbyt ścisłemu klasyfikowaniu rzeczy, które są w sumie sztuką i przeliczaniem tego na jakieś punkty. I też uważam, że całość to więcej niż suma składników, ale jednocześnie bardzo szkodliwe wydaje mi się uciekanie w tą taką bezpieczną przestrzeń opinii, subiektywności, ty masz swoje zdanie, ja mam swoje zdanie, bo idąc tym tropem nie dochodzimy do absolutnie niczego. W sumie to tyle, co chciałem powiedzieć. Ja dalej pozostaję na moim kanale przy wygłaszaniu opinii, ale kiedy przechodzę do faktów, będę miał zamiar to głośno i wyraźnie zaznaczyć. A ponieważ to mój kanał, pozwolę sobie na jeden drobny element prywaty odnośnie jeszcze ustosunkowywania się do walk w filmach i serialach i tak dalej, bo czasami napotykałem w internecie czyjeś analizy dotyczące walk i ktoś, kto wygłaszał swoje opinie, też na przykład trenował jakieś walki, ale uwaga, ja wypowiadając się o walkach na miecze, trenowałem walki na miecze, historyczną sztukę walki mieczem. I jeżeli widzę, że o walkach na miecze wypowiada się ktoś, kto nie trenował historycznej sztuki walki mieczem, a na przykład szermierkę klasyczną, która jest czymś innym, i to w dodatku nie trenował walki mieczem, a na przykład rapierem, a mówi o mieczach, to chociaż wiecie, to wszystko niby broń biała, niby to podobne, niby pewne elementy samej idei walki są zachowane, ale to nie jest to samo. I komuś takiemu odmówiłbym kompetencji. Kiedy dostawałem pytania odnośnie walk na szable, ja nie odpowiadałem, bo ja nie jestem szablistą. Ja mówię o mieczach i w tym temacie czuję się pewnie. Dlatego analiz walki jeszcze kiedyś możecie się ode mnie spodziewać. Ale dobra, na ten moment tyle. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się i cześć.